Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na Paleonowie. Jesteśmy dzisiaj, oczywiście, jak widzicie, zaczynam odcinek ze szkoły, ponieważ troszkę się pozmieniało, troszkę posiedziałem, troszkę pobudowałem i postanowiłem troszkę zrobić rewizualizację mojego domku, żeby wyglądał troszkę lepiej, troszkę inaczej, coś tam do niego dobudować. Ogólnie nie zrezygnowałem z wyglądu, jakim już był ten domek, więc troszkę wygląda podobnie i są po prostu dobudowane pewne rzeczy. Zaraz wam to wszystko pokażę i was oprowadzę po wszystkim, co dzisiaj wybudowałem. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, więc uważam, że warto. Tak samo na kanale Szczypson Plus jest codziennie, przynajmniej staram się codziennie, a nie udaje mi się często, ale czasami się udaje i staram się codziennie wrzucać filmy z Minecraft Duecik, tam jest... O kurde, co się dzieje? O kurde. Co ja zrobiłem? Dlaczego ja mogę tak... Co się dzieje z tym Minecraftem? Halo? 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 Co jest grane? Dlaczego... Dobra, działa wszystko. Okej. Nie wiem, co się... Jak ja to zrobiłem? Czekajcie, co ja... O kurde. O kurde. Jak... Od kiedy tak można? Ej, co jest grane? Czekajcie, to trzeba kliknąć Ctrl. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Jo, dobra, jestem w szoku. Dobra, nie wiem, co ja odkryłem w tym momencie, w tym Minecrafcie dziwnego. Nieważne, to będę się tym zachwycał kiedy indziej. Dobra, idę wam pokazać ten mój domek, bo chcę, żebyście go zobaczyli. Więc mam nadzieję, że... Że on się spodoba. Tak, że tylko napomknę, że za niedługo wbijamy 100 tysięcy na kanale vlogowym, co oznacza, że kurczę, będzie tam stream na 100 tysięcy. I dodatkowo będzie tam również no coś będzie jeszcze, więc wbijajcie po prostu. Znaczy nie od razu jak wbijemy 100 tysięcy, ale coś za jakiś czas, jakiś taki mini special będzie. Dobra, uwaga, domek. Jestem przed moim domkiem, więc uwaga, w tym momencie tutaj mogę stanąć tak i wam zaraz pokazać, jak on wygląda, więc uwaga, zaraz klikam F5 i pokazuję wam, jak wygląda domek. Zostawcie łapkę w górę. I tyle. Pokazuję domek. Uwaga. Pum, pum, pum. Jest! Patrzcie, jak fajnie wygląda. Jest teraz taki klocek, tak jakby, ale taki wbudowany w ziemię. Mega mi się to podoba. Mega mi się to podoba. Jest to takie fajne. Pokażę wam, jak to wygląda. Co tu jest w ogóle za tabliczka? Marek kazał mi zliczyć twoje... Jakie moje drzewa? Nie no, są drzewa. To nie zniszczy mi żadnych drzew. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, rozwaliłem sobie pół płytkę. Tak nie miało być. Dobra, bierzemy ta. Tu jest jakaś skrzynka. Węgiel, chleb i... Dobra, ja nie będę narzekał, nie wiem, od kogo to dostałem. Jakiś dziwny, tajemniczy prezent, ale dobra, może być. Tak właśnie prezentuje się ten dom, uważam, że całkiem fajnie. Mamy jakiś tutaj taki balkonik, właśnie tak sobie to wyobrażałem, żeby on jakoś był taki bardziej urozmaicony. Patrzcie, ja wylecę może tutaj sobie na ten młyn i pokażę wam, jak to wygląda też z góry. Albo może tam wlecę i pokażę wam na Optifine, jak zooma zrobię. Uwaga, tutaj wlećmy sobie na górę. Upupup, dobra. I teraz tak, tak wygląda ten dom z daleka. Nawet zrobię takiego zooma, pum, coś takiego. No uważam, że dom wygląda całkiem spoko. No jest taki odnowiony, pokażę wam, jak wygląda w środku, zanim przyjdziemy do tego, co trzeba zrobić jeszcze. Patrzcie, pokazuję wam, jak wygląda w środku ten dom. Uwaga, zlatujemy niżej. Szybowanie. Robimy, że tak powiem, nalot. Uwaga, lądujemy. Pum, jesteśmy. Wchodzimy do domu i teraz tak, spytacie, gdzie jest wejście na górę? Pewnie tutaj. No, otóż nie, mylicie się. A, tu w ogóle zniszczyłem tą wodę. Mamy teraz taki pusty magazyn, ponieważ wykorzystałem tam miejsce na górze właśnie do tego, żeby tutaj, patrzcie, tu są schody na górę, idziemy na górę. Tutaj coś trzeba będzie zbudować, bo taki korytarz pusty nie może być. Tu musi być coś więcej. No i tu wchodzimy sobie na górę, jesteśmy na górze, piętro wyżej, w środku jest git. No i tutaj mamy taki balkonik, prawda, i możemy z tego balkoniku sobie tutaj obserwować, kontemplować nad rzeczywistością i ogólnie przyglądać się całemu Paleonowi. Paleonowu. Całej wiosce Paleonowo, po prostu. No nie wiem, możecie ocenić, jak wam się podoba. Tu jest w ogóle jeszcze jeden taki właśnie balkonik i można sobie wyjść z tej strony też i obserwować tą stronę, wszystko fajnie. No ja bym chciał ogólnie tutaj przynieść łóżko, tu chciałbym łóżko dać. Tu na środek, tu jest środek, tu. Tu chciałbym, żeby było wyro, więc uwaga, możemy pójść się przenieść już teraz, ponieważ tam na dole, chociaż nie, na dole niech też będzie. Ja wolę mieć dwa takie wyrka, wiecie, że tu, tam będzie takie wygodne, a tam wyżej będzie takie niewygodne. Znaczy na górze będzie wygodne, a tu będzie takie na szybko. Więc, ale dobra, biorę na razie stąd wyrko. Na razie zanoszę je tam. Musi tam to wyglądać jakoś, właśnie, ja to chcę tam umeblować jakoś. Niech to tam wygląda jakoś fajnie. Dzisiaj umeblujemy sobie tam to miejsce. Więc zróbmy tak, weźmy sobie co by nam się tam jeszcze przydało z takich do umeblowania. Tu będą jakieś syfy takie, o, crafting. To weźmy jakieś takie do ulepszenia.
do umeblowania tego wszystkiego. Dobra, na razie tyle. Zobaczymy, co więcej nam się przyda, to będziemy później nad tym myśleć. Idziemy na górę, zacznijmy od łóżka, żeby postawić. Chociaż myślałem na tym, że tam podwójnego łóżka nie zrobić, ale to by, tutaj jest tak nie, jakby wiecie, nie parzyście, więc źle by wyglądało podwójne łóżko. Zróbmy tak i zróbmy sobie takie coś, patrzcie. Pum, pum, okej. Okay. Będziemy mieli takie, kurde, żeby z barierki, żeby nie spać z łóżka. Dobra, postawmy crafting gdzieś. Crafting może by się tutaj tu nadał jakoś, coś takiego. Zamienimy sobie to całkowicie, albo nie całkowicie, czekajcie, jeszcze bym zrobił tak. Do ulepszenia jakoś, tu robimy coś takiego. I tutaj również, ajajaj, może nie, może tu zróbmy, tak? Tak i tak, o, tutaj to mnie poniosło, za blisko ściany. Ale tu to wygląda fajnie. Coś takiego, tu będzie trzeba zrobić jakieś takie nad tym łóżkiem. Jakoś tak fajnie je obudować, ale dobra, resztę przeróbmy na razie na półpłytki. Zróbmy troszkę półpłytek na razie, bo chciałbym tutaj zrobić takie coś, taki stolik jakby. Mamy crafting jeden, tu byśmy postawili crafting drugi i tutaj znowu taki stolik, coś takiego. Tak, żeby to było, wiecie, nie do końca proporcjonalnie. I możemy rozwalić ten crafting, postawić tutaj. Tu byśmy schodek dali, a tu by był crafting. Tu, coś takiego. I w craftingu zróbmy sobie schodki. I schodek, pum, coś takiego. O, teraz to jest tak fajnie wbudowane. I tu też schodek, okej. I z tym craftingiem zrobimy dokładnie tak samo. Tu postawmy crafting, a tu postawmy schodek. I uwaga, to będzie się o wiele lepiej prezentowało, tak mi się wydaje. Okej, jest git. I teraz skrzynka. To chciałbym tutaj zrobić coś takiego. O, może, albo niżej, może niżej, może tu w tym zrobię tak skrzynkę, o, coś takiego, chociaż wtedy to źle wygląda. Dobra, zróbmy tak na razie i postawmy skrzynki tu, coś takiego, a tu możemy w tym miejscu, o nie, przerobiłem wszystkie te, ale dobra, tutaj wiemy, jak to będzie wyglądało, muszę tylko je przynieść, a tu zrobimy tak. Oj, teraz to wygląda git, teraz to będzie pięknie, teraz to będzie cudo. Dobra, więc musimy teraz tylko jedyne co to zejść. A, tutaj tak nie zejdziemy, bo tutaj jest taka warstwa gruba, więc tak nie zejdziemy, ale możemy szybko zrobić tak. Tu, postawmy tak, tak szybciej zejdziemy niż schodami. Taki paradoksik, że można szybciej tędy zejść niż schodami. I weźmy sobie więcej tego i pójdziemy to dorobić, tak, żeby to wyglądało już fajnie. I tak jak chcę, żeby to wyglądało. No nie wiem, możecie ocenić, jak wygląda to pomieszczenie i całe to piętro wyżej. No wydaje mi się, że spoko, że wiecie, to też za bardzo nie można było wykombinować nic więcej, więc musiałem zrobić takie coś. No ale mam nadzieję, że wygląda to w porządku. Dobra, coś takiego. Skrzynki tu wykorzystaliśmy wszystkie i możemy tu jeszcze zrobić takie coś. Żeby tu jakieś skrzynki jeszcze inne dodatkowe można było dać. Fajnie to wygląda, dobra. To spoko, to wygląda dobrze. Już tutaj nie będę nic bardziej kombinował, bo za bardzo nie mam pomysłu, co mógłbym tutaj więcej zrobić takiego. Więc na razie niech to jest tak jak jest. Mam nadzieję, że wam się podoba to miejsce i że uznacie, że spoko. Fajne to, Filip, zbudowałeś. A ja powiem, fajnie, dzięki, widzowie. Dobra, czym byś się chciał jeszcze zająć? Miałem coś w głowie, myśl jakąś, żeby się jeszcze czymś zająć. I teraz mi uciekło. Co ja chciałem zrobić? Ojejku, widzowie, najgorzej. Uciekł. O nie, znowu mi się zepsuło to. Co jest grane? Jaki ja mam zepsuty skin? Mega dziwne. A, wiem, widzowie, co ja wam chciałem jeszcze pokazać. Chciałem wam pokazać, co się kryje na samej górze. Patrzcie, tutaj zrobiłem coś takiego, że tutaj widzimy, jakby mamy taki jakby to powiedzieć, ogród botaniczny. Jeśli tak to można nazwać. Takie drzewka tu rosną. Fajnie to wygląda, bo jakoś to się tutaj, że tak powiem, łączy z wszystkim, co tutaj mam. Tu za tymi drzewkami można fajnie sobie wyjść na górę i jest wszystko pięknie. Nie, podoba mi się ten domek. Dostał jakieś takiej świeżości, ale dobra. Ten domek to nie jest najważniejszy w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj chciałem zrobić totalnie co innego, ponieważ jak wiecie, jest SpongeBob na serwerze, tak? To już jest potwierdzone i faktycznie jest SpongeBob na serwerze. To jest mega dziwne, naprawdę nigdy się nie spodziewałem, że SpongeBoba spotkam. Ale dobra, okej, nie chcę jeszcze ten SpongeBob. W każdym razie ja chciałbym się z nim umówić na jakieś spotkanie. Chciałbym go poznać. Chciałbym, wiecie, zacząć tą. Różne relacje były na Palionowie z różnymi tutaj postaciami, które się pojawiały. Żadnej relacji nie zacząłem pozytywnie, a fajnie by było zacząć tak pozytywnie, wiecie, że fajnie, jest SpongeBob, git. Pogadajmy z nim, poznajmy się, dlaczego by nie. Chciałbym się z nim umówić na jakieś spotkanie i tak dalej, albo nie wiem, albo włamujemy mu się na chatę. A jak chcecie, żebym się włamał na chatę, to dajcie mi znać. Ale ja bym się chciał chyba z nim umówić na spotkanie po prostu. To jest jakaś skrzynka, czy ktoś już też chciał to zrobić? Halo? Ej, jakie to są rzeczy w ogóle, ktoś mi nagrodę dał jakąś. A to co to, pułapka jakaś jest zrobiona? To nie ja. Jakby co, to nie byłem ja. Dobra, więc jakby co, to w ogóle nie ja. Dobra, czy... Kurczę, ja to zamuruję może, bo ja się boję, że tutaj ktoś wpadnie w to. Czekajcie, znajdźmy sobie tak, weźmy... żwiru trochę.
takie dwa żwiry, potrzebujemy trzy, ale dobra, to weźmy sobie tutaj też piasek, naprawmy dziurę, która została tam zrobiona przez kogoś. Uwaga, zróbmy tak. Tu, tak, tak, okej. Okay. Tu zabierzmy stąd, bo tutaj to tak, no nie, no nie, tak, tak coś czułem właśnie, że tak to będzie wyglądało. Że akurat teraz jak nie potrzebuję, to dostanę z tego żwiru to coś. Dobra, zbierzmy jeszcze jeden taki, który jest tutaj, o, ten jest najbardziej wysunięty na bok, jest niepotrzebny tu, super. Dobra, i teraz zamurujmy to. Dobra, jest git. Wejdźmy do SpongeBoba. Halo? Jest tu kto? Ale on tu ma fajnie. Dobra, zostawiam mu tutaj tabliczki. Siema. Tutaj. Szczypson. O! Szczypson. Chciałbym się z tobą spotkać. Czekajcie, zdajmy te tabliczki tak, żeby one jakoś się ładnie tu połączyły. O, coś takiego. Nie, tu się nie połączą ładnie, zdecydowanie. Dobra, tutaj tak. Chciałbym się z tobą spotkać, żeby się poznać i miło porozmawiać. Dobra, tak. Coś takiego. Daj znać, kiedy miałbyś chwilę. Pozdro od Tosta. Dobra, coś takiego. I do zobaczenia. Dobra. Dobra, zostawiam taką tabliczkę. Mam nadzieję, że to jest jakby, wiecie, że odpowiem jakoś na to i po prostu, no nie wiem, że się uda mi z nim spotkać. Chciałbym bardzo, ponieważ skoro jest tutaj SpongeBob, jeszcze go nie widziałem w ogóle, a właśnie jestem ciekaw. Mega jestem ciekaw tego, jak on wygląda i tak dalej. Więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Tutaj jest mój statek, on mi tutaj zostawił jakąś wiadomość, żebym ja przeparkował to, ale już nie ma drugiej wiadomości. Dobra, ale ja nie jestem w stanie przeparkować statku bez wody. Jak ja to mam zrobić? Mój statek tu zacumował i niestety nie ruszy się stąd, nie ma takiej możliwości. No ale dobra, mam nadzieję, będę musiał pogadać z nim w ogóle, żeby mi pozwolił ten statek tu zachować. Dobra, wracam z powrotem na chatę, udało mi się umówić z nim, udało, zostawiłem wiadomość, zobaczymy czy się zgodzi w ogóle. W każdym razie, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo widzowie za odcinek, jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie, na którym mam nadzieję, że spotkamy się ze SpongeBobem, no i tyle. Mam nadzieję, że wam się też podoba moja chawirka, ja tutaj sobie teraz pójdę w kimono, no i tyle. Trzymajcie się, elo!